Ale już teraz, szanowni państwo, witamy panią marszałek Witek! Kłaniam się nisko, witam pięknie. Szanowni państwo, w tym momencie moja rola już się w zasadzie kończy. Serdecznie witam panią marszałek i muszę państwu powiedzieć... Szanowni państwo, w tym momencie moja rola chwilowo się kończy. Oddaję mikrofon pani marszałek, ale chcę państwa przed jednym ostrzec. Pani marszałek jest, jak widzicie, delikatną, filigranową kobietą, ale niech was nie zwiedzie ta zewnętrzna powłoka, bo pani marszałek jest prawdziwym, stanowczym marszałkiem polskiego Sejmu i z największymi... Z największymi sejmowymi awanturnikami potrafi poradzić sobie jednym stanowczym spojrzeniem. Także wszystkie tygrysy i lamparty w Sejmie miękną, kiedy pani marszałek spojrzy i powie: proszę się uspokoić. Ale dzisiaj, szanowni państwo, będziemy mówić o Polsce. Dzisiaj będziemy mówić o tych wyborach, które są dla nas najważniejsze. Będziemy mówić o tej prawdziwej bitwie o Polskę, która rozstrzygnie się już w najbliższym czasie. Szanowni państwo, pani marszałek Witek. Proszę państwa, bardzo, bardzo gorąco państwa witam. Jesteśmy przed drugą turą wyborów, bardzo ważnych wyborów prezydenckich. To są jedyne wybory prezydenckie. Proszę państwa, to, co widzimy na tym rynku, jest dowodem na to, że żyjemy w prawdziwie wolnym i demokratycznym państwie. Wszyscy możemy wyrażać swoje poglądy, tylko dobrze by było, żebyśmy się spierali na argumenty, a nie na inwektywy. To jest po pierwsze, szanuję każdego człowieka, przyznaję mu prawo do własnych poglądów i chcę, żeby szanowano moje poglądy. Proszę państwa, jesteśmy przed drugą turą wyborów, bardzo ważnych wyborów. To są jedyne wybory, gdzie cały naród wybiera głowę państwa. Kiedy w 2015 roku Andrzej Duda, jako mało znany polityk, jeździł po całej Polsce i przekonywał do tego, żebyście państwo mu zaufali, składał Polakom obietnicę. Dzisiaj po pięciu latach pan Andrzej Duda jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może stanąć z podniesioną głową przed wyborcami i powiedzieć: nie zawiodłem was.